Cześć, tu mówi Maniak i zapraszam na odcinek Akademia Pana Kleksa. Jak się zmienili? Akademia Pana Kleksa to już klasyka polskiej kinematografii. Dzisiaj postaram się opowiedzieć parę ciekawostek na temat filmu z 1983 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Jest on adaptacją książki Jana Brzechwy o tym samym tytule. Składa się z dwóch części. Część pierwsza, Przygoda księcia Mateusza, oraz część druga, Tajemnica golarza Filipa. Opowiada on historię 10-letniego Adasia Niezgódki, w tej roli Sławomir Wronka, który wstępuje do Akademii Pana Kleksa, prowadzonej przez ekscentrycznego nauczyciela Ambrożego Kleksa, granego przez Piotra Frączewskiego. Sielankowy klimat filmu mąci postać Filipa Golarza, czarnego charakteru, który wysyła do Akademii androida Adolfa, mającego zniszczyć istniejący tam bajkowy świat. Pierwotnym kandydatem do roli Pana Kleksa był Jan Kobuszewski, ale wycofał się z powodów zdrowotnych. Jego miejsce zajął właśnie Piotr Frączewski. Film okazał się wielkim hitem, dlatego też doczekał się dwóch kontynuacji. Podróże Pana Kleksa z 1985 roku oraz Pan Kleks w kosmosie z 1988. W filmie gra wielu znanych polskich aktorów. Oprócz wspomnianego już Piotra Frączewskiego, między innymi Zbigniew Włóczkowski jako Alojzy Bąbel, Leon Niemczyk jako golarz Filip, czy Bronisław Pawlik jako król. Akademia Pana Kleksa doczekała się również adaptacji musicalowej, a także kilkunastu adaptacji scenicznych. Dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, aby kliknąć tutaj, aby być na bieżąco. Tutaj, aby zobaczyć inne moje filmy. A zatem do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.